No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Dzisiaj jest ze mną Wizu. Dzień dobry. W związku z tym, że po raz kolejny jadąc na wakacje, wstąpiliśmy do Abacusa i wzięliśmy samochód na ten wyjazd. Miała to być i40, tym razem w wersji benzynowej, ale koniec końców szczęśliwie dla nas trafił do nas nowy samochód. Bardzo nowy, Hyundai Tucson. I tym właśnie samochodem przerobiliśmy do tej pory jakieś 600-700 km. W związku z tym mamy już całkiem sporo do powiedzenia na jego temat. Zatem klasycznie, standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszamy na ten odcinek. No dobra, moi drodzy, to tak jak mówiliśmy na początku, samochód trafił do nas z wypożyczalni Abacus. Tym razem padło na nowego Tucsona, który miał nalatane jakieś tam 500 km. 500 km. On przyjechał z Krakowa do Warszawy bezpośrednio do nas. Tak, tylko po to, żeby moglibyśmy go sobie zabrać i dla Was nagrać. Ale głównie, żeby nas zawiózł na miejsce. I zrobił to. Jechaliśmy sobie nim z Warszawy do Wrocławia, po Wrocławiu, po Warszawie, z powrotem i teraz cały czas się nim kręcimy. Jest to SUV. SUV, tak. Dlatego szczęśliwie, że trafiliśmy do Wrocławia, mogliśmy sprawdzić go trochę w terenie. To tak żartem bokiem, nie obraźcie się, jeżeli jesteście stamtąd, ale nawet ludzie z Wrocławia, którzy zobaczyli na Instagramach, że jesteśmy w Wrocławiu, powiedzieli, że tam po prostu jest dużo dziur. Tak. Dziur, torów, kolejny i kocich łbów. I ten samochód się tam odnalazł. Jakbyśmy pojechali którąś BMW-ką, to na pewno to nie byłby zbyt komfortowy wyjazd. Nie. I teraz też jedziemy sobie i innym samochodem nie byłoby to komfortowo, ale w tym zawieszenie sprawuje się dobrze. Mam tu na myśli to, że to nie jest pływająca kanapa. Czuć czasami, że coś tam się dzieje, ale on tak bardzo fajnie sobie płynnie te wszystkie nierówności wybiera, przynajmniej moim zdaniem tak to właśnie wygląda. Ogólnie ten samochód ma takie wrażenie, że on tak sobie płynie, że w nim takie wszystko jest takie gładkie, delikatne, jeśli chodzi o prowadzenie, tak? Bo ja tutaj ze strony kierowcy Wam opowiem, zaraz Wizu też dorzuci kilka swoich obserwacji. W każdym razie dla mnie w tym samochodzie wszystko chodzi tak leciutko, że na dobrą sprawę nikt nie będzie miał problemów, żeby w tym autem jechać, tak? Nawet filigramowa kobietka nie będzie miała z tym problemu. Wszystko obsługuje się po prostu paluszkiem, wspomaganie bardzo przyjemnie, biegi bardzo leciutko, pedały bardzo gładko, także nic, tylko wsiadać i sobie kręcić tym wszystkim wedle potrzeb. I na dobrą sprawę, pomimo tego, że ja jakoś suwami dużo nie jeżdżę, to odnalezienie się w tym samochodzie przyszło mi bardzo łatwo. Powiedziałbym wręcz, że no taki bardzo intuicyjny samochód. Szkoda tylko, że to jest wersja Smart, czyli taka ta druga po tej podstawowej, bo gdyby to była jeszcze wyższa, to mielibyśmy napęd na 4 koła. Niestety to jest tylko na 2 koła, bo jednak napęd na 4 koła daje dużo więcej takiej pewności w prowadzeniu, tak jak jechaliśmy na przykład po tych drogach szybkiego ruchu. Mm-hmm. No to jednak te łuki, tak można było wyczuć, że ten samochód nie czuje się zbyt pewnie w tych łukach. No zresztą sam fakt, że to jest duży samochód, to też swoje daje. Natomiast jest to z drugiej strony plusik, gdyż spalanie na trasie wyniosło nam 8,2 litra, jeżeli jechaliśmy tylko po autostradzie. Zaraz Wam powiem dokładnie, co tam jeszcze się wydarzyło z tym naszym spalaniem, bo przecież mamy te wszystkie informacje wciągnięte do naszego menu, które mówi nam, że jestem wypoczęty i że w ogóle mam całkiem super uwagę. Cudownie. Czyli tak, od zatankowania mamy spalanie już 8,3 nam skoczyło, ale to przez chwilę jechaliśmy sobie tutaj, zjechaliśmy z trasy, ale w trasie spalił nam 8,2 przy prędkości 140 na godzinę. Całkowite na przestrzeni 1278 km samochód ma spalanie średnie 8,6. I co tu jeszcze mogę wyciągnąć? No niewiele więcej, na chwilę obecną spali nam 9,3, dopiero co ruszyliśmy, więc to jest informacja nieistotna. Jakby nie było, musicie się liczyć na ze spalaniem powyżej 8 litrów. W mieście skoczy Wam prawdopodobnie na 8,9 litrów. A jednak jakby nie patrzeć, jakby to była 4-łapek, no to niestety trzeba literka więcej dorzucić. Dokładnie tak. W naszym Tucsonie mamy silniczek 1.6 turbo, generujący 150 koni. Jest to podstawowy silnik, on tam 250 Nm ma. Jest jeszcze wersja mocniejsza, 180-konna. Jest to również silnik 1.6. Dostępny jest jeszcze dieselek 136-konny, ale to już moim zdaniem jest
za mało. Ale na pewno znajdziecie wersję w automacie? Mhm, siedmiobiegowym. I musicie pamiętać o tym, że ten samochód swoje waży i w związku z tym bardzo nie lubi, bardzo to nawet nie tyle, że bardzo niskich obrotów, co niskich obrotów. I tutaj dobrze jest mieć minimalnie do 1500, nieważne na jakim biegu jesteś, poniżej tego czuć, że to auto zaczyna sobie szarpać, nawet jeżeli sobie hamujesz silnikiem, chociaż w tym aucie coś takiego jak hamowanie silnikiem jest absolutnie niewyczuwalne, bo ten samochód toczy się przed siebie, jak puścisz gaz, tak jakbyś jechał na deskorolce. To jednak jak dochodzi do tych 1500 obrotów, to już widać, że zaczyna mieć czkawkę i trzeba tutaj się posiłkować zmianą biegu. Niestety związane jest to z tym, że to jest właśnie 1.6 silniczek. On no, moc generowana z turbiny i niestety nie ma za dużo tych newtonometrów, dlatego ten dół jest taki słaby. Ale mamy tutaj trzy tryby jazdy. Mamy tryb ekonomiczny, to jest ciekawe. Zacznijmy od ekonomii, nie, może będzie widać, powinno być widać, jak nie zrobimy Wam przebitkę. Mamy sobie tryb ekonomiczny, normalny oraz tryb sportowy. Zaskoczeniem jest to, że w trybie sportowym z głośników nie płynie muzyka widlastej ósemki. Nie. W ogóle nic się tutaj nie zmienia, poza tym, że samochód, może nie jakoś tam bardzo odczuwalnie, ale jednak zauważycie różnicę, że trochę jakby chętniej wchodzi w obroty. Kiedy sprawdzałem go na początku, wyszło mi, że różnica w przyspieszeniu oraz tam powiedzmy na tą ćwiartkę przysłowiową, to jest w okolicach 2 sekund różnicy pomiędzy najniższą mapą a najwyższą. Przy przyspieszeniu do setki ta różnica jest już mniej odczuwalna, bo to były kwestie jakichś setnych. 9.2, 9.7, jeżeli się nie mylę, no to z takim przyspieszeniem do setki musicie się jakby nie było liczyć. Co więcej, z takich ciekawostek, samochód wyposażony jest w tak zwaną świetlamę, która bardzo fajnie nas nawiguje. No, na dobrą sprawę, kilka rzeczy w tej nawigacji seryjnej tutaj bym zmienił. Już nie czepiam się intonacji i dźwięków tej nawigacji. W każdym razie czasami sposób, w jaki podaje komunikaty i prezentuje, gdzie jechać, jest lekko mylące. Wydaje mi się, że powinni w tej nawigacji szybciej zoomować, żeby pokazać, którym tam zetem albo którą dróżką należy się przetoczyć. A jak już przy nawigacji jesteśmy, to mamy fajny dotykowy 10-calowy wyświetlacz. Obsługiwany tutaj dotyczkiem, mamy tu wszystko wyciągnięte tak, jak być powinno. Nieporównywalnie bardziej intuicyjny niż w DS7. I w ogóle w francuskich samochodach. W ogóle francuskich samochodach. W ogóle tutaj dużo jest właśnie wyciągnięte do przełączników. Dużo tych funkcji macie wyciągnięte na tą deskę rozdzielczą. Aczkolwiek to menu też jest dla mnie zrobione na tyle intuicyjne, że jak potrzebowałem sobie szybko zmienić głośność komunikatów muzyka versus nawigacja, to było to, o kurczę, setup, o kurczę, dźwięk, o chyba gdzieś tu będą ustawienia głośności i to wszystko tam faktycznie było, nie, że znajdowaliśmy takie rzeczy w ustawieniach lusterek, czy gdzie to tam, coś tam było. W DS-ie było, że masaż było w centrum oświetlenia. Także, wiecie, no te rzeczy są bardziej, bardzo intuicyjnie popychane w tym menu, w którym na pewno dużo rzeczy da się zrobić, bo mamy tutaj sporo asysty ze strony samochodów. Mamy asystenta pasa, mamy asystenta tego zbliżeniowego, te czujniki, wszystkie tam, które można sobie poustawiać. Aczkolwiek wydaje mi się, że to późne ostrzeżenie, to powinno się nazywać za późne ostrzeżenie. Znaczy nie. To trzeba zobaczyć w opcjach, bo mój i30 ma 3 tryby ustawienia czułości na to zbliżanie się. Więc wydaje mi się, że to po prostu trzeba w opcjach zobaczyć, czy nie jest po prostu za późno ustawione. Mhm. W każdym razie zauważyliśmy też, że tutaj asystent pasa pozwala dłużej jechać z rękoma z dala od kierownicy. Możemy? Tak, możemy. Pozwala dłużej jechać z rękami z dala od kierownicy, aczkolwiek wydaje mi się, że jest jeszcze przyjemniejszy niż to, co było w i30. Mam tu na myśli to, że jest jeszcze bardziej płynny, wyłapuje zdecydowanie większe łuki, tak jak to na szybko sobie sprawdzaliśmy na jakichś tam niewielkich prędkościach, to muszę przyznać, że na jakichś takich niezbyt ostrych szykanach, nie wchodzących 90 stopni, możecie sobie spokojnie odpalić tego asystenta, puścić tą kierownicę i on Wam to elegancko ogarnie i też w przypadku dróg, które nie posiadają rozrysowanych pasów, cały czas ogarnia, że jest to droga, cały czas wie, że przekracza się oś jezdni
i oczywiście ci zapipkocze, tak jak może zrobić to teraz. Może nie, bo nie mam włączonego. Aha, no to. Jeszcze tylko dopowiem, że w wersji z automatyczną skrzynią biegów on tylko, nie tylko ostrzega, ale również sam hamuje. Także to jest fajna opcja. Mhm. Dobrze, to tak. Samochodów, jeśli chodzi o właściwości jezdne, przyjemne, niepracujące zawieszenie. Tutaj wszystko gładko, elegancko i zwinnie. Na autostradzie było cichutko w środku. Natomiast no to seryjne audio gra. Gra, może zbytnio rozczulać tu nad tym. Tak, gra. Jest wystarczające, gra. Grają. Tak, coś z tego tam płynie, no, ale jeżeli ktoś jest audiofilem, to będzie raczej no, szukał jakiegoś innego rozwiązania niż to, co tutaj producent zaoferował. Niestety trzeba tutaj też nadmienić, że wydawać by się mogło, że ten bagażnik będzie wystarczająco duży, ale okazało się, że mógłby być odrobinę większy. Także jeżeli ktoś chciałby zabrać ze sobą no, czteroosobową familię, zapakować w ten samochód i ma tu na myśli jakieś mniejsze dzieci, które potrzebują, jak wiadomo, więcej gratów ze sobą do zabrania, może być problem. I tu trzeba by było chyba szukać jeszcze czegoś na dach. Z fajnych opcji jest wbudowana ładowarka indukcyjna do telefonu, co w przypadku, no nie oszukujmy się, podstawowej wersji samochodu jest niezłą opcją. Dokładnie. Z ciekawostek to, na co od razu zwróciłem uwagę w tym samochodzie, to to, jak dużo widać w tych lusterkach, to jest chyba samochód, w którym widzę najwięcej w lustrach. I tu mam na myśli, że wszystko, co jest za mną, jest po prostu bezproblemowo widoczne. Nie ma jakichś tam małych zakamarków, w których trzeba by było czegoś się doszukiwać. Natomiast, żeby nie było, że tylko zachwycamy, przejdźmy do minusów. Minusem na pewno jest wykończenie samochodu. Tu się wydaje, że deska rozdzielcza jest ładna, niby skórka, a to jest tak naprawdę pianka, taki tworzywo, trochę materiału dorzucone. No, niby nie trzeszczy, aczkolwiek jest dużo plastiku. A ja ze swojej strony mogę dodać, że chciałbym mieć tutaj nieco grubszą kierownicę. Matko jedyna, znowu pociąg. Mamy to w końcu. W końcu. W końcu się czas szczaili. W końcu się szczaili, że to my jeździmy i przejeżdża ciapąg. Tak, z plusów to jeszcze dużo jest ładowarek USB. Jest to ewidentnie przystosowane do współczesnych czasów. Do współczesnych czasów. Mamy z przodu USB ładowanie. O, to jest też fajna opcja. Tak, pan chyba chce przejechać po zamknięty szlaban. Po zamkniętym szlabanie. Fajna opcja informuje na samochód o tym, że pojazd przed tobą się ruszył i że wypadałoby się ruszyć. Dobrze, autoholdzik działa, co więcej, dużo, całkiem sporo schowków. Jeśli chodzi o to, to przestrzeni, żeby tutaj mamy miejsce na dwa napoje. Do tego mamy pod łokietnikiem sporo miejsca mamy też w schowku i sporo miejsca mamy w drzwiach bocznych, gdzie też są wyżłobione miejsca na napoje. Niestety 1,5-litrowa butelka nie wchodzi, tylko te małe 250. Tak, dokładnie, ale też każdy z pasażerów będzie miał swój uchwyt przy założeniu, że jedzie z tyłu dwójka. I też możemy śmiało chyba przyznać, że było wygodnie, ponieważ nie słyszeliśmy żadnego narzekania na niewygody z tyłu, na brak miejsca. Zmieściły się też balony, także jest ok. Ciekawostka numer dwa, jeżeli ktoś Wam z tyłu odepnie pasy i zacznie Wam pikać i będziecie szukać, co Wam pika i skierujecie swój wzrok na zegary, to tam się Wam to nie wyświetli, ponieważ to będzie pikało tutaj na górze. Ale trochę tak powinno to być wyciągnięte gdzieś tutaj, albo na centralny wyświetlacz, albo właśnie na tą deskę rozdzielczą. Ciężko to teraz nazywać w ogóle licznikiem. Jak to teraz nazywać? Tablet licznikowy? Tablet licznikowy może być słuszną nazwą. Co ciekawe, jeżeli podłączycie sobie telefon po Bluetoothie i będzie Wam odtwarzać muzykę, to wyciągnięto informację, jaki utwór teraz będzie grać, zarówno tu, jak i na tym ekranie. Natomiast właśnie takiego czegoś, że ktoś wypiął pas i kto wypiął ten pas, no to już się trzeba doszukiwać na suficie, który jest, że tak powiem, no mało intuicyjnym miejscem do szukania informacji o tym, że coś pikocze w aucie i trzeba zobaczyć na szybko, co to jest. Z fajnych opcji, bardzo przydatnych, których no nie ma zbyt dużo samochodów, to jest zasłonka przeciwsłoneczna z wysuwaną zasłonką. To jest rewelacja, bo czasem niestety jedziemy tak, że słońce akurat jest między lusterkiem
a naszą zasłonką i to drażni. Natomiast w ramach jeszcze ciekawostki, w czasie jazdy można włączyć tylną kamerę. Nie wiadomo po co, działa. Jedziemy do przodu, 140 na liczniku, autostrada, możemy zobaczyć, jak ktoś stoi blisko, to możemy przeczytać jego tablicę, znaczy jak ktoś jedzie za nami zbyt blisko, możemy przeczytać jego tablicę rejestracyjną. Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale no. No też trzeba przyznać, tak, popularne. Trzeba przyznać, że kąt patrzenia kamerki cofania jest naprawdę bardzo duży i też nie było takiej sytuacji, w której nie byłoby w niej czegoś tam widać. I kolejnym minusem dla mnie jest to, że nie ma zwykłego, standardowego, analogowego pokrętła odgłośności, które byłoby tak intuicyjnie. Wiadomo, mamy wyciągnięte na kierownicy, ale to ja mam takie przyzwyczajenie, że właśnie fajnie tak sobie pokręcić czasem tym pokrętełkiem, tak to wtedy szybciej można przyciszyć lub rozgłośnić, zależy jak to komu potrzeba. Nie wiem, jak się sprawdzi na dłuższe użytkowanie takiego Fortepian Black wykończenia, bo jest to jakby, no nie patrzeć, lustrzane. Jeżeli gdzieś tutaj nam z tyłu słoneczko by zaświeciło, no to będzie dawało nam po oczach. No i jednak jakby nie patrzeć, to się mocno palcuje, a że to wszystko jest dotykowe, no to utrzymanie tego będzie jednak wiązało się z częstszym używaniem szmateczki, żeby jednak te odciski pozdejmować, bo to wszystko jest dotykalskie, to wszystko jest palcujące się. Ale no niestety palcujące się. To jest właśnie taki ten minusik. Tak, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że to wszystko dobrze współigra z kierowcą, nie trzeba tego dźgać. Wystarczy te przyciski podotykać i one faktycznie odpowiadają na zadaną komendę w ten sposób. Uruchamiają czy to menu, czy to podgłaszają, ściszają, wyłączają radio. Intuicyjnie można też bardzo szybko wyłączyć cały ekran. Nie to, co było w tych innych francuskich samochodach. Może nie jakoś tam super szybko, ale jest to wyciągnięcie na tyle, że można to zrobić trzema kliknięciami, a nie trzeba wchodzić w jakieś super, hiper ukryte ustawienia. Można ekran. To również przypisać do dwóch klawiszy, bo mamy tu dwa klawisze takie predefiniowane. Możemy sobie ustawić tam, że na przykład jednym z nich wyłączamy ekran. No to tam są właśnie, można kilka funkcji do tych dwóch klawiszy. Tak, dwóch, dobrze mówię? Tak, dokładnie. Do dwóch klawiszy można przypisać sobie taki szybki skrót. I też podoba mi się ten ekran w tym momencie, gdzie cały czas mamy wyciągniętą nawigację, ale ona jest takim jak gdyby w tle. Widzimy, że jesteśmy, widzimy, że jedziemy, widzimy, jaki jest dzień tygodnia, pogoda i która jest godzina. Obok wyświetla nam się mało widoczna, ale jednak działająca nawigacja. No i co, wszystko? Czy coś jeszcze do dorzucenia? Myślę, że wystarczająco. W takim razie to już jest wszystko, co mieliśmy wam do powiedzenia na temat tego samochodu. Jeżeli o czymś wam nie powiedzieliśmy, to zawsze możecie udać się do Abacusa, wziąć ten samochód, wyjechać nim tak jak my, zrobić sobie 600-800 km i przekonać się na własnej skórze. Na pewno jeżeli szukacie auta większego, jeżeli dysponujecie jakimś małym, niedużym samochodem albo niezbyt wygodnym na dalsze trasy, pozbawionym klimatyzacji i szukacie czegoś na wyjazd taki letni na kilka dni, to można zawsze rozważyć wypożyczenie takiego samochodu. My zrobiliśmy to już po raz, nie pamiętam który. Któryś? Po raz któryś. I generalnie polecamy, bo wszystkie te samochody są nowe, zadbane, jeżdżące, sprawne. Także możecie sobie takiego na przykład Hyundai'a zabrać ze sobą i poużywać. Właściwie to możecie też, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego Hyundai'a, to możecie podjechać właśnie do Abacusa, wypożyczyć na dzień, pojeździć nim, zobaczyć, czy wam pasuje. A w tym przypadku akurat ta wersja, wersja Smart, kosztuje 119 900 katalogowo. Dokładnie, także warto chyba zainwestować kilka stówek najpierw, zanim wydasz na samochód, który może później nie spełnić twoich oczekiwań. Tak. Bo sama jazda testowa w salonach, no niestety czasami zbyt krótka. Najlepiej jest zabrać sobie takie auto na jakieś przynajmniej te 300, wydaje mi się, kilometrów. Mm-hmm. Na weekend, tak. Na przykład. Najlepsza opcja. Możecie sprawdzić w cenniku Abacusa, ile takie wypożyczenie takiego Hyundai'a. Polecamy. I tym akcentem kończymy ten odcinek, także standardowo. Do zobaczenia i do usłyszenia przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Narazka.
Jeśli Ci się spodobał, to zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronite'a, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!